Cześć siemanko, witajcie z tej strony Matikonix. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii Zielonka, oczywiście w FS-ie 22. No i w dzisiejszym odcineczku co będziemy sobie robić? A no dzisiaj już jak widzicie mamy czerwiec, a jak czerwiec to oczywiście będziemy sobie dzisiaj robić żniwa jęczmienia. Będziemy sobie dzisiaj jęczmień kosili, ale zanim to, to oczywiście co zrobiłem poza odcinkiem? Dokończyłem oczywiście wiosnę, musiałem tam ponawozić i tak dalej porobić, no i ogólnie mój stan konta, jak widzicie, nie jest za ciekawy, bo no 200 mamy tutaj dolców na koncie i ogólnie dzisiaj tak stwierdziłem, że fajnie by było sobie sprzedać jajka, ponieważ mamy już pełną paletę, ale pewnie mnie zapytacie teraz, ale jajka są przecież, Mateusz, kurwa, przepraszam za przekleństwo, są najdroższe w listopadzie, a ja wam powiem tak, na tej mapie jest troszeczkę inaczej z tymi cenami, bo jak wejdziemy sobie w ceny, to zobaczymy, że mimo, że mamy czerwiec, a nie listopad, to mamy już najwyższą cenę w czerwcu. Także dosyć ciekawie, że tutaj mamy w innych trochę terminach te najwyższe ceny, więc dla mnie spoko, bo przynajmniej jakoś ta seria będzie się różniła. Zapniemy sobie to pasami, weźmiemy sobie tutaj tą jedną paletkę, bo mamy już pełną prawie całą, ponieważ no potrzebuję trochę zrobić pieniędzy, bo też dzisiaj co to będę musiał wypożyczyć sobie przyczepę są zbierając do słomy, którą dzisiaj będziemy sobie zbierać oczywiście słomę, jak sobie trochę pokościmy, ale na sam pierw co, no to lecimy sobie sprzedać te jajka. No pierwszy raz tak naprawdę lecimy sobie chyba tym samochodem, coś mi się tak wydaje, bo chyba jeszcze nim nie jeździłem, także fajnie, że tutaj możemy sobie nim pojechać. Widzę, że tutaj można by było sobie ustawić skrzynię ręczną, ale już dobra. Polecimy sobie na automatycznej, co ty ku... no nie wiem, już hamował coś tam przed nami, ale mniejsza o to. Lecimy sobie szybko z tymi jajkami, sprzedamy sobie je. Ogólnie no dzisiejszy odcinek miał się nie pojawić, bo... ogólnie, jak wiecie, w tym tygodniu mówiłem, że będzie mniej odcinków. Ten odcinek nagrywam w poniedziałek i dzisiaj mam zamiar wam go wydać. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o odcinki w tym tygodniu, no to nie wiem tak szczerze, kiedyś kolejny pojawi, bo po prostu będę się uczył i tak dalej. Wiem, że z moich ust to śmiesznie brzmi i tak dalej, ale tak jak wspominałem ostatnio na odcinku z Zemkryka, muszę poprawić sobie angielski, matematykę i tak dalej. Po prostu, żeby sobie móc zdać i muszę w tym tygodniu to porobić przed świętami, nie? Dlatego po prostu muszę poświęcić trochę więcej czasu na tę naukę. No i tutaj troszeczkę przez ten tydzień jeden ten kanał ucierpi, ale spokojnie. Oczywiście po świętach, czy tam no święta postaram się, żeby oczywiście było. W ogóle tak zapytacie, bo tak kurde jadę tutaj, bo ogólnie co to... nie wiem jakim cudem, ale jajka są najdroższe na pociągu. To jest dosyć ciekawe, że na tej mapie sprzedaje się jajka na pociągu. I tak szczerze mówiąc, teraz tak, musimy sobie tym pociągiem kawałek podjechać, żeby móc sobie teraz na jakiś, o, na ten tyle, na ostatni wagon móc te jajka sobie oczywiście załadować. Więc sobie te jajka załadujemy i sobie je sprzedamy. Dosyć ciekawe jest to, że na pociągu można te jajka sprzedawać i na pewno też co, to no fajnie by było, żeby to, nie wiem, postawić tu coś, jakąś ładowarkę czy coś do ładowania tego, no bo w tej chwili, no dzisiaj tak na szybkości załaduję sobie to po prostu tutaj pudzianem. Wiem, że troszeczkę no to będzie wyglądało średnio, chociaż na kryku takie paletki to ja bez problemu noszę. No ale fajniej by to wyglądało, jakbym tu jakimś sobie, nie wiem, jakimś paleciakiem czy coś tutaj podjechał i to sobie załadował. Wiem o tym, że fajniej by to wyglądało, więc najwyżej można by coś by tutaj ogarnąć takiego. Tylko ja bym wtedy oczywiście nie płacił, tylko by po prostu on sobie tutaj stał, żeby móc sobie tu jakieś rzeczy ładować. No śmiesznie to wygląda, że jedną paletę tak załadowałem i polecił sobie to sprzedać, ale no tak jest zrobione, no i najdroższe jajka są na pociągu, więc sobie lecimy tutaj do pociągu i sobie te jajka musimy sprzedać. Zobaczymy ile nam się uda zarobić i też co, no to w dzisiejszym odcinku oprócz żniw, no to zbieranie słomy, więc trochę też pieniędzy ze słomy sobie zarobimy. Zobaczymy ogólnie ile, bo jestem tego dosyć ciekaw. No i tak to tutaj się prezentuje, więc chyba najważniejsze rzeczy powiedziałem. Kolejną też rzeczą, jaką chciałem poruszyć dzisiaj, bo jak wiecie, na 200 odcinek chcę Zemkryka zrobić nowe intro. I też przy okazji, że będę Zemkryka robić nowe intro, to chcę do tej serii chciałbym zrobić intro, żeby nie czekała ta seria 100 odcinków na intro, tylko no jak najszybciej je zrobić, więc
Najprawdopodobniej jak wezmę się do robienia intra Zemkryka nowego, to też postaram się, żeby zrobić co jest? Pociąg ruszy teraz. Aha! Aha, dobra, okej. 5400 zrobiłem, no i spoko. Jakieś tam pieniądze mamy, także teraz tutaj się tepamy i wracamy tym samochodem na gospę. Na czym ja skończyłem? Na tym, że po prostu jak będę robił intro do Mkrika, to też tutaj sobie zrobię intro jakieś, tylko tak szczerze mówiąc, nie wiem co na tym intrze tutaj będę mógł pokazać, bo to co my tutaj mamy? No mamy dwa pola, kurwa, na krzyż, dwa ciągniki i... No po prostu chodzi mi o to, że tak zbytnio nie mam pomysłu na intro tutaj, nie? Bo na Mkriku mam tyle rzeczy do pokazania, że mogę z każdej głupiej rzeczy tam nagrać, nie? A tutaj, no to z czego ja mogę nagrać? Nie wiem, ze żniw, jakichś tam prac polowych, tak, no... Wiecie o co chodzi, nie? Żebyście mnie dobrze zrozumieli oczywiście, ale postaram się to intro zrobić, zobaczymy jak ono wyjdzie, jeszcze nie wiem jaka będzie muzyka. Też robiłem ankietę właśnie, czy zmieniamy muzykę na Mkriku i ogólnie wyszło, że zmieniamy muzykę. Więc też na Mkriku w tym nowym intrze jak się pojawi, najprawdopodobniej dopiero w styczniu, to będzie tam nowa muzyka. Tutaj nie wiem jaka tak szczerze by mogła pasować. No ale to możecie ogólnie dawać znać w komentarzach i ogólnie jeżeli te intro ma się tutaj pojawić, to nie szybciej niż w styczniu, nie? W grudniu już wiadomo, no nie będzie na to czasu, bo teraz poprawię te ceny, potem będą święta, potem przed Sylwestrem, więc tak szczerze mówiąc, no w styczniu dopiero te intro możecie na tej serii zobaczyć. Dobra, ogólnie też co, to czekajcie, staniemy sobie może tym samochodem tutaj pod domem, gdzie on sobie wcześniej stał. Zarobiliśmy pieniądze, także bardzo fajnie, bo mamy pieniądze na wypożyczenie, oczywiście przyczepy samozbierające. Ale co teraz, to w sumie możemy zasiadać do kombajnu, chociaż czekajcie, najpierw to sobie wezmę, odjadę tymi ciągnikami, bo mi tutaj troszeczkę, albo dobra, czekajcie, sobie weźmiemy ten wózek, wystawimy, żeby móc oczywiście header sobie podpiąć. Czekajcie, tak sobie myślę, gdzie by ten wózek postawić, żeby tutaj móc to spiąć. Chociaż tutaj chyba powinienem przejechać, więc nawet szczerze mówiąc nie będę tym wyjeżdżał z gospy. Więc teraz tak, zasiadamy sobie oczywiście do kombajnu. No i dzisiaj takie, no już drugie żniwa, bo tak naprawdę w pierwszym odcinku kosiliśmy to pszenicę. Dzisiaj pierwszy raz kosimy sobie, co sobie kosimy? Kosimy sobie dzisiaj oczywiście jęczmień. Zobaczymy ile tego jęczmienia ogólnie sypnie. Jestem tego dosyć ciekaw, ile tego jęczmienia może nam sypnąć. No zobaczymy. Właśnie, dobra, tutaj sobie podpinamy ten headerek, tutaj powolutku, kurde, żeby wszystko było dobrze. O, dobra, i możemy sobie elegancko, tylko jeszcze tu kombajn rozłożymy, o, i będziemy mogli sobie tutaj elegancko zacząć żniwa, tylko tak się zastanawiam, czekajcie, bo tu jest kurde te drzewo walone i nie wiem jak wykręcić, tak szczerze, żeby było dobrze. Dobra, wiecie co, najchętniej, nie wiem czy bym się tu przez tamte zmieścił, czekajcie, spróbuję stąd wyjechać, tak szczerze, nie wiem czy mi się to uda. Aha, dobra, czekajcie, o, teraz prostujemy. Dobra, udało się, troszeczkę jęczmienia wygniotem, ale niedużo. Ej, tutaj się zmieszcza w ogóle, tak szczerze mówiąc, aha, bo to zajebiście, żebym zrobił, to żebym wyjechał, tak szczerze. Dobra, wiecie co, no przydałoby się to zacząć od poprzeczniaka, ale ja tu widzę, że się nie zmieszczę. No dobra, trudno, to zaczniemy sobie tak trochę ciulowo. Także włączamy sobie kombajn. O, dobra. Teraz tak, słomę mamy włączoną. Nie, musimy włączyć sobie słomę. O, dobra. I możemy sobie tutaj elegancko teraz kosić ten jęczmień. No tak wjechałem jak wjechałem, ale trudno, już nie miałem innego wyboru. O, no i elegancko możemy sobie tutaj kosić teraz. Także zobaczymy, zobaczymy ile tego jęczmienia sypnie. No kolejny odcinek będzie już najprawdopodobniej z lipca, gdzie będziemy sobie dalej kontynuować żniwa. No już jakieś wiadomo też prace polowe się pojawią, także to też mogę zapowiedzieć. No dzisiaj no żniwa, jęczmienia, zbieranie słomy, także no to są takie prace tak naprawdę, które mam do robienia, bo no teraz dużo tej roboty nie mam, więc też te sezony teraz nie będą jakieś długie jak, nie wiem, na Mkriku. Tylko tutaj szybko to powinno w miarę wszystko pójść, bo po prostu nie ma jakoś mega dużo roboty, bo to będzie na razie póki co się to opierać na żniwach i pracach polowych. Póki co ta seria, dopóki te owce nie dojdą, a dojdą one dopiero najprawdopodobniej za dwa sezony, bo nie szybciej mi się wydaje. Także tak to wygląda. To na 700, także tak szczerze mówiąc sypie to dobrze.
Jak na chwilę obecną. No, mamy nawożone te pola oczywiście w 100%, więc mamy wszystko porobione. Tylko tam wałowanie nie było zrobione, bo wałów nie mam. Ale tak to wszystko mamy zrobione, więc tych plonów powinno nam dać mimo wszystko sporo. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mi da. Dobra. Tutaj sobie dalej oczywiście kosimy. Elegancko. Więc tak to wam wszystko powiem. No, kolejny odcinek na kanale, no postaram się na tą środę, bo obiecałem, że co dwa dni odcinki będą, więc postaram się na środę nagrać wieśniaków. Mam nadzieję, że nam się uda. Najwyżej nawet tam, no, się zgadamy z Dawidem, jutro najwyżej jakbyśmy nagrali, to bym w środę ten odcinek wydał, więc możecie się spodziewać w środę odcinka z wieśniaków, a nie jutro, tylko w środę, bo po prostu, no, mam teraz mniej czasu w tym tygodniu, ale już do świąt jakby, wiecie, postaram się na święta ponagrywać. Ale czy mi się uda na święta ponagrywać, nie wiem. Więc może być tak, że na kanale przez święta będzie przerwa, a może być tak, że w święta normalnie będą codziennie odcinki. Więc tak szczerze mówiąc, zobaczę, jak to wyjdzie, bo sam, no, w chwili obecnej nie wiem, jak to wyjdzie, nie? Postaram się, ale no po prostu, jeżeli mi się nie uda, no to w święta nagrywać nie będę. Tylko po prostu będzie tam przerwa, no i po świętach tam wrócimy sobie, nie? Także to tak wam mogę powiedzieć. No ale teraz jest taki po prostu czas i nic nie poradzę. Dobra. Tu musimy sobie obkosić tego poprzeczniaka tylko. O, elegancko, w taki sposób. Tutaj. Dobra. Także tutaj sobie obkosimy wszystko ładnie. 50% mamy, także szczerze mówiąc, powinno tego jęczmienia być sporo. Powinno być sporo, także bardzo mnie ten fakt cieszy. Bo będzie można fajnie tutaj zarobić. No jeszcze mamy i rzepak, i mamy pszenicę, także no powinniśmy trochę zarobić. Zobaczymy, ile nam się uda pozarabiać w tym sezonie. O kurde. No, jestem bardzo tego tak szczerze ciekaw. Tam jaka trochę zrobiłem, no to trudno. Dobra, obkosiłem co to dookoła, więc teraz będziemy mogli sobie cofnąć i zacząć to kosić już jakoś po ludzku. Sobie. Tutaj sobie od razu tego poprzeczniaka, te mijaczki sobie tutaj poprawię, żeby mieć to ładnie wykoszone. No tak myślę do tej 20 minuty sobie tutaj pokosimy, a potem polecimy sobie wypożyczyć oczywiście przyczepę samozbierającą do słomy i będziemy sobie mogli tutaj jeszcze pozbierać trochę tej słomy. Elegancko, wraz zrobiłem mijaka. No już trudno. Także my sobie tutaj kosimy elegancko. No miałem ogólnie stawiać szklarnię dzisiaj, tylko nie wiem, jak to wyjdzie z pieniędzmi, bo jeżeli wystarczy pieniędzy, to jeszcze może dzisiaj tą szklarnię sobie postawimy, żeby ona po prostu była. Także tak szczerze mówiąc, zobaczymy. No ogólnie tutaj o, tak wygląda owiec, jak widzicie, wyszło więcej owca na tym polu niż samej marchewki. Także ogólnie pisaliście, że nie opłaca się tak robić, bo po prostu zobaczcie, ile tych rządków mamy. Mamy całe G tego. I ogólnie, jeżeli chodzi też o maszyny do kopania tej marchwi, to musimy sobie niestety sprzedać tą, co mamy, i będziemy musieli sobie wypożyczać póki co tą, co ma zbiornik. Bo jest tylko jedna, która ma zbiornik. Ta, co ma, to, co mamy od początku tutaj w grze, co dostaliśmy, ona nie ma swojego zbiornika i by musiał ktoś obok jechać, nie? Że jest to seria na singlu, no to po prostu to nam się nie uda. Dlatego będzie trzeba sprzedać tą, co mamy. I najwyżej zrobię to nawet dzisiaj i trzeba będzie wypożyczać po prostu. Także tak wam powiem, bo ogólnie te kopanie marchwi to już będzie najprawdopodobniej, jak się nie mylę, gdzie to jest terminy siewów, co? Marchew. Najprawdopodobniej już będziemy mogli sobie w sierpniu, z tego co widzę, ją wykopać. Także do sierpnia już niedaleko, możliwe, że za dwa odcinki tu marchew już będzie można sobie wykopać, także tak wam powiem. Ale z tego co widzę, mamy już też pełny zbiornik, także ogólnie co, no to będziemy mogli sobie tutaj podjechać z przyczepą i wysypać pierwszy zbiornik. Weźmiemy sobie tą oczywiście większą przyczepę, podstawimy, żeby było dobrze. Dobra, elegancko mamy pełny zbiornik, także bardzo mnie to cieszy. I teraz tak, musimy sobie tutaj stanąć i sobie będziemy musieli podjechać z przyczepą. Tylko musimy sobie do, dobra, nie wiem do jakiego ciągnika mogę tutaj, dobra, do Masaja podepnę, tylko tym dziadostwem trzeba wycofnąć. Na razie tutaj, na razie nam ten wózeczek jest tu niepotrzebny, więc sobie, o, odstawimy go tutaj, gdzie stał. O, w taki sposób, dobra, to zgasimy.
Tamtym ciągnikiem sobie będziemy zbierać słomę. Masejem co podjedziemy, będziemy mogli sobie ten jęczmień tutaj oczywiście dowozić. Także podczepimy sobie tą większą przyczepę. No kurde, tak szczerze, ma to taki swój klimat, bo są to początki serii, nie? Musimy się cieszyć z tych początków, bo wiadomo, że potem będziemy tęsknić za nimi, jak to jest na przykład w Nem Creeku. Znaczy, szczerze mówiąc, to tęsknię za tymi starymi czasami Creeka, dlatego że, wiecie, było mniej ogarniania, a teraz w Nem Creeku mam tyle ogarniania, że to jest masakra, nie? Ale wiadomo, każda seria ma swoje początki i jest to zawsze najlepszy czas, nie? Także no. Zawsze jest to najciekawsze, bo to są początki, potem można to sobie powspominać, także... Także fajnie, dobra, tutaj sobie wsiadamy do tego kombajnu i co, to dalej sobie będziemy mogli tutaj jeszcze trochę pokosić bo, i sobie potem polecimy i będziemy mogli tą przyczepę wypożyczyć. Znaczy jeszcze sobie co, no to bym postawił to szklarnię, dlatego tak, musimy sobie sprzedać maszynę do kopania marchwi, tą mało co mamy. No siewnik to zostawiamy oczywiście, bo tam siewnik się przyda, tylko musimy sobie... sprzedać tamto. Znaczy siewnik się przyda, jest wystarczający póki co, ale jeżeli chodzi o tamto, no to nie. Więc sobie sprzedamy tamtą maszynę i ona akurat nam na spokojnie wystarczy już na szklarnię, którą sobie postawimy i dzisiaj sobie włączymy najwyżej też. Tylko też przypał jest taki, że trzeba będzie kupić najprawdopodobniej też beczkę, więc szczerze mówiąc nie wiem jak z tymi pieniędzmi wyjdzie. Bo beczkę potrzebujemy, żeby sobie ją tutaj zakupić, bo tutaj tego moda no nie wgrałem i tak szczerze mówiąc na razie wgrywać nie będzie. Nie będę, bo fajnie będzie tutaj sobie tą wodę dowozić, więc trzeba będzie kupić też beczkę, która nie kosztuje chyba jakoś mega dużo. Czekajcie, o 3000 najtańsza kosztuje, także 6000 potrzebuję. No to nie wiem, powinno starczyć, zobaczymy. Jeszcze będziemy sprzedawać dzisiaj słomę, więc mam nadzieję, że tych pieniędzy nam wystarczy. Także tak wam tutaj powiem. Dobra, tak szczerze mówiąc, ja mam 17 minutę, więc ja tutaj zatrudnię tego pracownika. Niech on sobie tutaj kosi, a ja sobie teraz polecę i polecimy sobie na sam pierw od razu sprzedać tą maszynę oczywiście i wrócimy sobie z przyczepą samozbierającą, no bo nie będę jeździł bezsensownie, tylko tutaj od razu sobie to zawiozę i sprzedamy. Nie wiem ogólnie ile pieniędzy za to zarobię, bo czekajcie jak się to podpina. A dobra, bo tu chyba trzeba podjechać. Nawet tego nie podpinałem ani razu i nie wiedziałem, o jak to działa. Dobra, i działa to w taki sposób i... Aha, i tak się rozstawia to. No to dosyć ciekawa maszyna, nie? Jakby tu grać z kimś, to by wyglądało to fajnie, ale oczywiście tu gramy na singlu, więc ta maszyna jest bezużyteczna, więc sobie musimy ją sprzedać. I trzeba będzie kupić jak najszybciej też tą maszynę do kopania, oczywiście, znaczy no to wiecie, koparkę do kopania marchwi trzeba będzie kupić jak najszybciej, no bo tak wypożyczać co sezon to wiecie, no bo ja tutaj co sezon mam w planach siać to marchew, nie? Znaczy no nie tylko marchew, nie? Dobra, 36 tysięcy! Co jest? Kurde! Dobra, sprzedajemy! No tak szczerze, to nie wiedziałem, tyle pieniędzy zarobię. No i proszę, 41 tysięcy mam na koncie. Kurde. Tak szczerze nie spodziewałem się, że aż tyle pieniędzy zarobimy z tego, nie? No jestem zadowolony, nie powiem, że nie. Dobra, teraz tak, przyczepa sobie zbierająca. Przez nas musi być tutaj wypożyczona, więc wypożyczamy sobie ją. I co jeszcze miałem? A, szklarnia. No to jak dojedziemy na gospę. A nie, czekajcie, jeszcze musimy sobie beczkę oczywiście zakupić. Także teraz tak, zwierzątka. Zakupimy od razu sobie tą beczkę. W sumie to można by było tą większą kupić. Tak w sumie. No już ile ona kosztuje? 8 tysięcy. Dobra, kupimy już tą, tylko sobie możemy zmienić, o, felgi na przykład. Nie wiem, jakie by tu felgi dać, takie. O, takie wyglądają najfajniej. 10 tysięcy! Dobra, wystarczy. Zaszaleję, że tak tutaj się wyrażę. Dobra, mamy zakupioną. Teraz co, pierwsze co bierzemy, to szczerze, ja bym wziął tą beczkę, to od razu polecimy sobie po jakąś wodę i sobie to szklarnię postawimy i włączymy. Więc sobie tutaj podpinamy tą beczkę. A ogólnie, czekajcie, a jak ile kosztuje tamta beczka, co ja na M-Creeku kupiłem? Aha, 9 tysięcy. Aha, no dobra, ale chciałem wziąć właśnie tą, bo tej na M-Creeku nie miałem. A tak jak wspomniałem, na tej serii tutaj tych maszyn, co nie użyłem na M-Creeku oryginalnych, to będę tutaj używał, nie?
że nie chcę, żeby te maszyny się powtarzały, no bo i tak ta seria jest takim trochę, wiecie, odgrzewanym kotletem, więc przynajmniej inne maszyny będę się starał brać. Dobra, czekajcie, bo w ogóle ja muszę zobaczyć sobie, gdzie jest jakaś ten zbiornik, wiadomo, z wodą, gdzie można do jakiegoś stawu dojechać. Tutaj niby coś jest, tylko to ja tam nie wiem, czy tam można dojechać. Tu mamy jakieś, widzę, jeziorka. Tak szczerze, no widzę, trzeba jechać. Dobra, może dojedziemy tutaj. No bo, albo czekajcie, tu jeszcze mam, bliżej jest, dobra, to pojedziemy tam. Włączę sobie tą minimapę i zobaczymy, czy w ogóle będzie się dało napełnić wodę, bo tak szczerze mówiąc, ja na Mkrygu chyba kupywałem wodę od początku, bo woda nie jest jakoś mega droga, ale tak szczerze na tej serii póki co to każdy tutaj pieniądze się liczył po prostu, mimo że wiecie, mam 30 tysięcy na koncie nagle, bo sprzedałem sobie tę maszynę. Nie spodziewałem się, że aż tyle pieniędzy zarobię, nie? Także no, ale dobra. Ale fajnie tutaj. Już wiem, skąd będę wodę brał. No, stąd będę brał wodę. Dobra, teraz tak, musimy sobie wycofać. Więc sobie tutaj wycofujemy. Tylko musimy, no nie wiem, jak głęboko ogólnie muszę wjechać, żeby tutaj to wodę nabrać. Może już, o, dobra. Nie trzeba jakoś mega głęboko wjeżdżać, także bardzo mnie to cieszy. Dobra, napełniamy sobie elegancko wodę i będzie można od razu sobie tą szkarnię postawić. Także fajnie. Dobra, teraz tak, musimy sobie stąd jakoś nakręcić. Dobra, to sobie nakręcę i będzie dobrze. Także nakręcamy i sobie będziemy mogli lecieć na gospę z powrotem. No to tutaj sobie będę przyjeżdżał po tą wodę i myślę, że będzie spoko. O, proszę, 80% zapełnienia widzę pracownik ma. Także no, sypię ten jęczmień z tego, co widzę, dobrze. O Boże, on już prawie całe Polsko siłę. To szybko te żniwa na tym polu idą, z tego, co widzę. No nie ma się co dziwić, te pola są malutkie. O, widzę, mijaczki zostawił, no. Typowe dla pracowników. Jakby nie, jakby inaczej. Dobra, tu sobie skręcamy elegancko. Ogólnie szkarnie to mówiłem chyba, gdzie będę chciał postawić. Także sobie ją postawimy od razu. Tylko tak, musimy sobie zabrać tą łyżkę. Więc sobie ja tutaj przestawię, żeby mi to nie przeszkadzała, że tak to powiem, o tutaj. I teraz tak, musimy sobie wziąć, najpierw tutaj wyrównać ten teren, żeby zaraz nie było problemu z tym postawieniem tutaj tej szkarni. O, zrobimy sobie tak, elegancko, o, dobra, chyba będzie dobrze. Od razu sobie tutaj pomaluję, żeby móc sobie to odznaczyć w miarę. O, może tak to zrobię. Dobra, i tutaj sobie to szklarnię postawimy. Oczywiście stawiamy sobie tą szklarnię. O, dobra, z tego co widzę to będzie dobrze tutaj ją postawić. Tylko musimy sobie jeszcze tutaj podrównać troszeczkę, bo nie bardzo tutaj, o, to jest. O, dobra, w taki sposób tutaj mamy wyrównane. Dobra, teraz tak, stawiamy tutaj sobie. O, teraz będzie dobrze. Teraz już będzie, myślę, w porządku. Dobra. Kurde, to dobrze postawić, fajnie by było. O, dobra. Oho, mam nadzieję, że mi tu terenu nie podniosło ani nic zbytnio, żeby mi tutaj to dobrze wyglądało. Nie, z tego co widzę, postawiła się równo. Także chyba jest dobrze. Dobra, jeszcze sobie to fajnie pomalujemy i będziemy mogli sobie tutaj włączyć oczywiście. A właśnie, co włączyć, bo ja nie wiem, czy ja mówiłem, co będę chciał tutaj, że tak to powiem, robić. O, fajnie tutaj to trawa jeszcze, zapomniałem. Co będę chciał ogólnie tutaj sobie włączyć? Ano, będę sobie chciał włączyć truskawki i zobaczymy, jak tutaj to te truskawki będą się produkować i zobaczymy, ile pieniędzy zarobimy na tych truskawkach. W ogóle czekajcie, muszę sobie teksturę wybrać, którą sobie pomaluję. To chyba będzie najlepsza, więc sobie tu teksturą tutaj pomaluję. Dobra. O, w taki sposób, jeszcze tutaj sobie pomaluję. O, i będzie chyba kwicior. O, jeszcze tu można pomalować, no teoretycznie tu jest też wyjście, ale dobra, niechaj będzie i tak. Tu sobie jeszcze maznę elegancko. Dobra. I chyba będzie dobrze. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No, chyba jest git. Jeszcze może tu jakieś drzewko dostawić, jakąś dekorację. Nie wiem, czekajcie, zobaczymy, co tu można
dostawić, żeby oczywiście to fajniej wyglądało, żeby dla oka było ładniejsze. O, te drzewo pasuje, tak szczerze. Te drzewo wygląda ładnie. A czekajcie, jakbym chciał postawić brzozę. Czekajcie, bo tu nie mam tej mapie. Aha, bo tu nie ma brzóz, tylko są te drzewa takie. Z tego co widzę, to jest bóg. A nie, czekajcie, to są, o, osika to drzewo się nazywa. No to jest taki trochę odpowiednik tego. Odpowiednik brzozy, tylko z tego co widzę, nie mogę postawić brzozy na tej mapie. Niestety. Dobra, to wiecie co? Ja postawię może sobie to. Chyba będzie fajnie wyglądało, tak mi się przynajmniej wydaje, że głupie to chyba nie będzie. Czekajcie, jakby to postawić, to drzewo? Może tak niech będzie. O, postawię tak, chyba będzie dobrze. Jeszcze tutaj maznę sobie krzaczkami. O, tutaj będzie, żeby to jakoś fajnie sobie wyglądało. O, w taki sposób. Powiedzmy. Dobra. Dobra, i chyba jest git. No. No i mamy szklarnię postawiono. Fajnie to wygląda, więc teraz tak. Co musimy sobie zrobić? To musimy sobie tutaj oczywiście ustawić truskawki. Także tak, włączamy sobie tutaj truskaweczki. Włącz, o proszę bardzo, i mamy oczywiście truskawki załączone. Tylko co, to musimy dostarczyć oczywiście wodę. Wodę już żem sobie przywiózł oczywiście. Ciągnika nie zgasiłem, bo po co? Dobra, teraz tak, musimy sobie oczywiście tutaj wycofnąć, żeby tą wodę gdy móc sobie, a ten widzę pełny stoi, trzeba będzie przyczepą podjechać. Od razu sobie tą wodę tutaj napełnimy. No tutaj nie trzeba ani nasion, ani nawozu dowozić, jak to mamy w skarniach na M-Creeku. Tu mamy trochę łatwiej z tym, no ale to jest oryginalna, a tam mamy z modów, więc tak to wygląda. Widzę cała beczka, kurde, pójdzie. O, prawie pełna. Dobra. Teraz tak, w sumie nie wiem, tą beczkę to w sumie nie wiem, gdzie można. Tutaj mogę pomalować jakoś, żeby móc sobie tą beczkę stawiać. Czekajcie, wiecie co? Ja wezmę, pomaluję trochę tu teksturą jeszcze. Tą, co malowałem, żeby móc sobie tą beczkę fajnie tutaj postawić. Czekajcie, ja malowałem tym? Nie, nie tym, tylko tym. Sobie tutaj maźniemy, nie wiem, w taki sposób powiedzmy. O, żeby to wyglądało jakoś fajnie. Powiedzmy. Tu sobie jeszcze maźniemy tak. O, powiedzmy i jeszcze, nie wiem, tak powiedzmy, żeby tutaj było dobrze. O, no i chyba jest git, tak mi się wydaje. Dobra, teraz sobie staniemy tutaj to beczko i będziemy mogli sobie od razu to, ten kombajn wysypać, bo już tam on stoi i się zaraz zesra po prostu. Więc o, tak sobie postawię to beczkę. No moim zdaniem fajnie to będzie wyglądało. Dobra, zobaczmy sobie. O, no i fajnie, moim zdaniem fajnie tutaj to wygląda, nie? Jak to mam inaczej powiedzieć, żeby nie powiedzieć brzydko, więc fajnie to wygląda. Jeszcze możemy sobie przymknąć to szklarnię. No i truskaweczki już nam się elegancko będą robiły. Już jakiś kolejny dochód przynajmniej będziemy mieli. Dobrze, czekajcie, teraz tak, musimy sobie oczywiście podjechać tutaj przyczepą. No z tego co widzę, pełna przyczepa prawie powinna być. Znaczy no ta duża przyczepa pełna powinienem zasypać, widzę. Tak mi się wydaje tym jęczmieniem. Także czekajcie, ile to będzie ton. Bo przyczepę wchodzi 18, no powinno tyle być. No to tam z 15 tysięcy zarobię z tego jęczmienia. Znaczy no nawet więcej niż 15. Także fajne pieniądze, nie powiem, że nie. I w sumie co, to teraz sobie polecimy i to przyczepę weźmiemy samozbierającą i sobie zaczniemy tą somę zbierać oczywiście. Także my sobie lecimy. Ogólnie mamy tu jeszcze taki mały chwastownik. I tak szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad sprzedażą tego tego chwastownika, bo no korzystać z niego raczej nie będę, bo on jest mały. Znaczy no w sumie mały, on chyba jakby rozłożyć to chyba z 5 metrów będzie miał, więc tak szczerze mówiąc nie wiem, na razie go zostawiam, nie będę go sprzedawał, więc jak będę chciał sobie, nie wiem, porobić chwastownikiem, to przynajmniej mam chwastownik, nie, na początku dany. Bo na M-Creeku jak zaczynaliśmy, to nie mieliśmy jakby danego chwastownika, nie mieliśmy danej maszyny do kopania, no bo po prostu też wtedy tego nie było. Mamy troszeczkę więcej rzeczy od gry danych i no, także tak wam powiem. Dobra, my sobie lecimy teraz. Trochę tej somy pozbierać, jeszcze trochę. Znaczy trochę, no zobaczymy ile nam się uda pozbierać. 30 minut odcinka mam.
Więc tak szczerze mówiąc, no tutaj trochę tego pozbieramy. No wiadomo, całego pola nie pozbieram. Ogólnie trochę ciulowo, bo znowu będę zbierał na tym samym polu co ostatnio, ale jakoś tak wyszło. Czekajcie, bo tak szczerze mówiąc, najchętniej to bym dokończył te żniwa. Bo tutaj te mijaki poprawił, zanim ja tu będę zbierał i jeździł po tym. Więc proszę mi tutaj dać ten kombajn. Ja sobie tu już dokończę sobie te żniwa po prostu. Elegancko. No, prawie przyczepa będzie tego jęczmienia. Także sypnęło dobrze, nie powiem, że nie. Ja tam jestem zadowolony. Także... No, tak wam powiem. Dobra. Dokończymy sobie to kosić, jeszcze pozbieramy trochę tej somy. I będziemy sobie kończyć odcinek. 25 tysięcy na koncie mam. Także bardzo dobrze, bo ogólnie co, no to będę te pole chciał kupywać. Czekajcie, ile ogólnie te pole 54 kosztuje? 22 tysiące, no i idealnie, jeszcze na pole mi starczy. Także, no na tej serii będzie to fajne, że mega szybko rozwiniemy się, jeżeli chodzi o pola, bo pola są tutaj bardzo, 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 bardzo tanie. Także te pole tutaj łobok sobie dokupimy i będzie można sobie to też jakoś, nie wiem czy jeszcze to będę łączył czy nie, bo to będzie dosyć spore pole, ale chyba to złączę w jedno i tutaj jedno duże pole będziemy mieli dosyć mieli, także no moim zdaniem będzie spoko, dobra. Teraz tak, poprawimy te mijaczki, żeby nie było. O, tutaj elegancko, a jeszcze sobie tam poprawimy i będziemy mogli sobie kończyć tutaj te żniwa. No, fajnie tutaj, szybko poszły, nie powiem, że nie, ale szybko te żniwa jęczmienia poszły, no ale tu jedno pole tylko, największe niby na tej serii, ale porównując do M-Creeka, to jest nic, nie? No ale spokojnie, tu się też dorobimy takich pól, tylko 100 odcinków szybciej. Także tak to powiem, dobra. Wysypię od razu te 2,5 tony, no i tak naprawdę pełną przyczepę zasypiemy, także jestem zadowolony, że tyle jęczmienia nam z tego pola sypnę, bo w ogóle ja mam wyłączone te. A chyba to dlatego, że jak miniaturkę pykałem, to musiałem to wyłączyć. Czekajcie, bo bym sobie ten wskaźnik chciał włączyć, tylko nie wiem gdzie to się ustawiało tak szczerze teraz. To chyba nie tutaj, może nie, to nie tu. O, jest 10 sekund i teraz powinno tak, teraz powinno działać. Dobra, mamy pełną przyczepę zasypaną. Jeszcze tona została, czekajcie, no 20 ton sypnęło. Także sporo, dobra. Na razie tutaj to stawiam. My sobie tej sumy trochę pozbieramy i będzie można kończyć sobie ten odcinek. No dzisiaj postaram się go wam jeszcze wydać, mam nadzieję, że zdążę. Ostatnio z M-Creekiem było tak, że nagrywałem chyba o 16 czy 17, coś takiego. I tak średnio zdążyłem. Tak szczerze mówiąc, bo, znaczy no nie zdążyłem, bo wrzuciłem na następny dzień, mimo że mówiłem, że wrzucę tego samego dnia, ale no odcinek mi się wrzucił dopiero na 22, więc mówię, nie będę już go wydawał, wydam go jutro w sobotę. No i tak było, dlatego tam gadałem, że piątek, ale że w sobotę wydałem, więc to też chciałem wyjaśnić, żeby nie było. No i dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek wydać, a jeżeli mi się nie uda, no to wydam go jutro we wtorek, ale raczej mi się uda. Także no, więc jeżeli dzisiaj w poniedziałek ten odcinek widzicie, to za dwa dni w środę postaram się, żeby się pojawił odcinek z wiśniaków. Także tutaj mogę wam to tak to zapowiedzieć. Dobra, ja zrobiłem w ogóle jeden przejazd i mam prawie połowę przyczepy. Tak szczerze mówiąc, tej słomy to tutaj będzie mega dużo. No ale słoma, no to jest jęczmień, rozumiem. Był on ponawożony w 100%, więc to nie ma porównywać co do pszenicy, co miałem w tamtym sezonie. No bo tej somy tutaj jak zobaczcie, ile więcej sypie, zdecydowanie więcej, także no ja tam jestem zadowolony oczywiście, ja tam nie narzekam, nie żeby coś, tylko po prostu zobaczcie jaka to jest wielka różnica pomiędzy wtedy a teraz, jak to zobaczcie, dwa przejazdy zrobię, ja już mam prawie pełną przyczepę, także tutaj widzę, dużo sobie tej słomy nie pozbieramy, no bo więcej będzie jeżdżenia ze sprzedażą niż kurde samego zbierania, tak szczerze, z tego co widzę, no ale trudno. Tak będę musiał to poza odcinkiem sobie pozbierać, bo na odcinku tego nie zdążę wszystkiego zebrać. Dobra, no i zobaczcie, jak szybko się nam przyczepa napełniła. Dobra, także my możemy sobie teraz lecieć, sprzedać tutaj pierwszą przyczepę. Tak szczerze mówiąc, to zbierzemy sobie jeszcze jedną, jak wrócimy i będę kończył, bo to, tak jak mówię, już mam 34 minuty odcinka, także no leci to szybko, szybko tu leci. Dobra, czekajcie, ja sobie w ogóle zobaczę. Gdzie to było? To było tutaj? Nie.
Czekajcie, gdzie był strych jakby? Czekajcie, ja tu kurde zjechałem. Ja muszę sobie zobaczyć, gdzie były, gdzieś somę sprzedawało, bo troszeczkę mi się zapomniało. Handel z zwierzętami, gdzie jest? No, czekajcie, jeszcze można tutaj. Targ rolny, to jest, dobra, tutaj. Czyli dobrze pamiętałem, można skręcić tędy, tak, ten. Dobra, my sobie skręcamy. Elegancko. No i lecimy sobie sprzedać to somy, no! Czarna, uciekaj. Tak szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze tutaj na, znaczy no widziałem jak tu mapę oglądaliśmy na tym z Let's Play'u, ale tutaj na serii jeszcze nie widzieliśmy latających bocianów, ale to w sumie no dopiero teraz mamy okazję, mamy czerwiec, to już bociany oczywiście są, gdzieś one tam siedzą, o właśnie, a propos bocianów, czekajcie, ja się wzniosę. No, witam bardzo serdecznie tutaj bociana. Ej, ale te bociany bardzo fajnie wyglądają, no, mają swój klimat, nie? O, jeszcze dźwięki wydają, proszę bardzo. Takie bociany, one są mega klimatyczne na tej mapie. Boże. Aha, no, zajebiste nawracanie, kurde, no lepszego to się zrobić tutaj nie dało. Dobra, lecimy sobie, sprzedamy tą słomę. Wrócimy sobie, jeszcze chwilę pozbieramy. Już drugi raz tutaj przyjeżdżać nie będę ze sprzedażą. Czekajcie, to się tutaj sprzedaje chyba, no tutaj. Dobra, sprzedajemy sobie słomę elegancko. No to też z tej słomy dużo widzę zarobię też, tak mi się coś wydaje, bo to jest już pierwsza przyczepa. Dopiero pierwsza przyczepa, ja zebrałem tam dosłownie dwa przejazdy, więc szczerze mówiąc to no mam szansę zarobić, nie powiem, sporo. O, 1700, no kurde. No to jeszcze ze słomy mega dużo pieniędzy zarobię, także no kurde, jestem zadowolony, mówiąc szczerze. Dobra, my sobie lecimy na gospę. Jeszcze chwilę sobie pozbieramy i kończymy odcinek. Nie będę tutaj przynudzał sobie. Też dzisiaj pewnie słychać mnie troszeczkę tak, może zmęczonego. Nie wiem, znaczy no bardzo w sumie można, znaczy chyba słychać po mnie, że jestem niewyspany i tak troszeczkę tak gadam, ale tak nie do końca z sensem. Też nie mam jakoś mega dzisiaj tematów i tak dalej, tylko gadam to, co się tutaj dzieje. Ale po prostu też nie, dzisiaj nie miałem tego nie nagrywać, ale jakoś się tak złożyło, że nagrywam, bo ogólnie miałem to nagrywać w sobotę, ale w sobotę cały dzień mnie nie było. Wczoraj była niedziela, to żebym całą niedzielę ogólnie się wczoraj źle czułem i nie byłem w stanie niczego nagrywać, bo mieliśmy nagrywać sobie jeszcze wieśniaków i tak dalej, ale mówię, no nie będę nagrywał, bo źle się czułem po prostu, a dzisiaj jestem zmęczony, bo się nie wyspałem, jak każdy człowiek zresztą. Znaczy no zależy, no bo jakbym wcześniej poszedł spać, to bym się wyspał. Ale żebym się nie wyspał i tak spać gdzie chcę, no. Także tak wam powiem. Właśnie. Jeszcze żebym dzisiaj sprawdził pisał silników, także no bo ja jestem ogólnie na kierunku technik, mechanik, jakby się ktoś pytał w technikum, także jeszcze dzisiaj musiałem sprawdzić pisać i pewnie dostanę jedynkę. Wiem, że głupio tak dostawać z przedmiotów zawodowych jedynkę, ale jestem leniem i się uczyć nie chciało, będę musiał poprawiać. Także taki właśnie jestem, bo pisałem ten sprawdzian pierwszy raz, bo pierwszy termin, w sensie ja pisałem pierwszy raz, ale termin pierwszego razu pisania już był 2 tygodnie temu, tylko że 2 tygodnie temu nie byłem w szkole, a tydzień temu akurat mój pan od silników nie miał sprawdzianu. No i tak wyszło, że dzisiaj pisałem po 2 tygodniach jakby pierwszy raz ten sprawdzian i będę musiał pewnie go poprawić, ale ja tam sobie ogarnąłem, nie powiem co, i tyle tam. Także no, fotografię mam, zasię, będzie dobrze. Więc tak to wam powiem. Możecie się ogólnie pochwalić w komentarzach, w jakiej szkole wy jesteście, na jakich kierunkach i tak dalej. Ja tam jestem w technikum na kierunku technik mechanik, to się tak nazywa. Także no, także tak wam powiem. Dobra, szczerze mówiąc, dobra, już dozbieramy do pełnej przyczepy, bo już nie będę jechał nawet tego sprzedawać, tylko sobie do pełnej przyczepy tutaj dojadę i sobie zakończę ten odcinek, po prostu. No, tak szczerze mówiąc, tutaj z 5 przyczep będzie, w sensie no wszystkich razem, to jest druga i do 5 przyczep myślę, że dozbieram. Także no zobaczymy, poza odcinkiem dokończę to zbierać, w kolejnym odcinku wam powiem ile tych przyczep było, ale obstałem, że gdzieś koło 5 tych przyczep będzie. Także co, na dzisiaj to było wszystko, więc jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapę w górę. Za 2 dni najprawdopodobniej widzimy się w odcinku z od wieśniaka do cwaniaka. Także trzymajcie się, na razie i cześć.